Witam na kanale. Na samym wstępie zapraszam Was jeszcze na serwer Discord, do którego macie link w opisie. A w dzisiejszym materiale chciałbym omówić historię słynnego amerykańskiego samolotu naddźwiękowego, czyli F-104 Starfighter produkcji Lockheed. Zapraszam na materiał. Lockheed F-104 Starfighter to amerykański naddźwiękowy samolot myśliwski, zdolny do osiągnięcia wysokich prędkości w locie poziomym i podczas wznoszenia, używany w wariantach myśliwca przechwytującego, samolotu myśliwsko-bombowego oraz dwumiejscowego samolotu szkolno-bojowego. Historia powstania. Po zakończeniu projektu nieudanego myśliwca dalekiego zasięgu XF-90 i w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowy samolot myśliwski dla potrzeb lotnictwa amerykańskiego walczącego w Korei, wytwórnia Lockheed postanowiła zbudować maszynę dokładnie odpowiadającą potrzebom pilotów. W tym celu główny inżynier wytwórni Clarence Kelly Johnson odwiedził Koreę w grudniu 1951 roku w celu zasięgnięcia opinii pilotów bojowych co do najbardziej pożądanych parametrów nowej maszyny. Walczący na samolotach F-86 Sabre przeciwko koreańskim maszynom MiG-15 niejednokrotnie dostrzegali wyższość myśliwców wroga, głównie ze względu na mniejszą złożoność konstrukcji i lepsze niektóre parametry MiG-ów. Opierając się na tych wnioskach, postanowiono zbudować prostą w konstrukcji i lekką maszynę charakteryzującą się dużą prędkością i wysokim pułapem operacyjnym. Po powrocie Johnsona do kraju rozpoczęto konstruowanie samolotu spełniającego wszystkie te wymagania. Chociaż lotnictwo Stanów Zjednoczonych nie wyraziło zapotrzebowania na tego typu maszynę, zespół inżynierów rozpoczął prace projektowe w marcu 1952 roku, proponując szereg maszyn o bardzo zróżnicowanej masie, od 3600 kg do aż 23 tysięcy kg. Ostatecznie w listopadzie tego samego roku wyłoniono jedną konstrukcję oznaczoną jako Lockheed L-246 o masie 5400 kg. Kadłubie w kształcie strzały, krótkimi trapezowymi skrzydłami i ustrzeniem ogonowym w kształcie litery T. Maszyna miała być napędzana nowym turboodrzutowym silnikiem General Electric J-79 z dopalaczem. Projekt został zaakceptowany przez zarządcę Lockheeda i w listopadzie 1952 roku zaprezentowano USAF w bazie lotniczej Wright-Patterson w Ohio. Siły powietrzne zainteresowały się nową konstrukcją Lockheeda na tyle, że ogłosiły przetarg na samolot tego typu, zapraszając do rywalizacji inne wytwórnie lotnicze. Jako konkurencję dla maszyny Lockheeda przedstawiono trzy inne konstrukcje. AP-55 wytwórni Republic Aviation Company, będący ulepszoną wersją prototypowego myśliwca przechwytującego XF-91 Thunderceptor, NA-212 wytwórni Northrop American Aviation, który wyewoluował później w myśliwsko-bombową maszynę F-107 oraz N-102 Fang, wytwórni Northrop Grumman. Wszystkie konstrukcje uznano za interesujące, ale maszyny Lockheeda jako najlepsza wygrała konkurs i w marcu 1953 roku podpisano kontrakt na jej dalszy rozwój. Prace nad nowym samolotem oznaczonym jako XF-104 przebiegły bardzo szybko i już w kwietniu przedstawiono makietę maszyny, rozpoczynając budowę dwóch prototypów miesiąc później. Ze względu na niedostępność docelowych silników General Electric J-79, oba prototypy napędzały zbudowane w fabryce Big silniki Wright J-65, będące amerykańską wersją brytyjskich Armstrong Siddeley Sapphire. Początkowo był to Wright J-65B3 bez dopalacza.
Wymienione w lipcu 1954 roku na nowocześniejsze jednostki Wrighta J65W7 już z dopalaczem o ciągu 34,7 kN i 45,8 kN z dopalaczem. Silnik te zapewniały tylko około 70% mocy docelowych J79. Pierwszy prototyp został ukończony na początku 1954 roku i oblatany już 4 marca. Drugi prototyp, XF-104, został oblatany 6 października tego samego roku i był on przeznaczony do testów systemów uzbrojenia. Początkowo planowano zainstalowanie dwulufowego działka kalibru 30 mm, ale ostatecznie decyzję zmieniono, instalując nowe sześciolufowe działko General Electric TE-171E3 kalibru 20 mm, późniejszego M61 Vulcan. Ponadto zamontowano system kierowania ogniem AN-ASG-14T1. Kadłub i skrzydła. XF-104 posiadał bardzo nowatorską konstrukcję skrzydeł w porównaniu do ówcześnie projektowanych maszyn myśliwskich, wyposażony w skrzydła skośne lub w kształcie delty. Taka konstrukcja była produktywną chęcią zbudowania maszyny o niskim oporze generowanym przez fale uderzeniowe przy przekraczaniu prędkości dźwięku. Badania prowadzone przez Lockheeda dowiodły, że najbardziej odpowiednie do lotów z dużymi prędkościami będą bardzo małe i proste skrzydła o kształcie trapezu, umocowane w środkowej części kadłuba. Płyty skrzydeł były bardzo cienkie i ostro zakończone, osiągając na krawędzi spływu grubość 0,41 mm. I aby uniknąć niebezpieczeństwa zranienia obsługi naziemnej, konieczne było zakładanie podczas obsługi specjalnych ochraniaczy na te części skrzydeł. Kąt pochylenia krawędzi natarcia wynosił 26 stopni, a krawędzi spływu 18,1 stopnia. Mechanizmy sterujące lotkami i klapami miały grubość tylko 25 mm. Taka mała grubość skrzydeł wymusiła umieszczenie zarówno zbiorników paliwa i podwozia głównego w kadłubie maszyny. W latach 50. za najważniejsze parametry samolotu uważano prędkość i pułap. Samolot zoptymalizowany został jako samolot przechwytujący o wysokiej prędkości i wysokim pułapie. Niestety okazało się przykładem ślepego zaułka lotnictwa. Małe skrzydła, które generowały mały opór przy przekraczaniu prędkości dźwięku, miały bardzo małą powierzchnię, a co za tym idzie, duże ich obciążenie i ze względu na swój naddźwiękowy profil generowały małą siłę nośną przy niższych prędkościach. Wynikiem czego była bardzo mała, nawet jak na owe lata, zwrotność F-104. Ustrzenie poziome zostało umieszczone wysoko na stateczniku pionowym w celu przeciwdziałania efektom przekraczania masowego momentu bezwładności względem prędkości kątowej, szkodliwego zjawiska, które doprowadziło do katastrofy m.in. eksperymentalnego Bella X-1. Ponieważ statecznik poziomy miał rozpiętość prawie równą długości skrzydła samolotu i porównywalnej nośności, również mógł generować niepożądane efekty, dlatego skrzydła F-104 zostały zamontowane z ujemnym wzniosem 10 stopni. W późniejszym okresie zainstalowano system umożliwiający wysuwanie klap podczas lotu, co zapewniało większą zwrotność samolotu podczas walki. Silnik. Silnik General Electric J79 napędzający XF-104 posiadał po obu stronach kadłuba dwa zoptymalizowane do lotów z dużymi prędkościami naddźwiękowymi chwyty powietrza z stałymi stożkami wlotowymi. Stosunek oporu powietrza do generowanego przez silniki ciągu był bardzo dobry i umożliwiał osiągnięcie prędkości powyżej 2 Macha. Prawdopodobnie prędkość maszyny mogłaby być jeszcze większa, ale barierą była aluminiowa konstrukcja kadłuba i ograniczenia temperaturowe silnika. Późniejsze wersje produkcyjne maszyny posiadały nowsze wersje silnika J79, mocniejsze o około 30%. Uzbrojenie i wyposażenie. W samolocie XF-104 zastosowano unikalne rozwiązanie fotela katapultowego Lockheed C1, wystrzeliwanego do dołu przez podłogę maszyny ze względu na duże niebezpieczeństwo uderzenia o wysokie ustrzenie ogonowe w kształcie litery T. Po uruchomieniu urządzenia katapultującego nogi pilota były podciągane do tułowia poprzez system linek umożliwiający bezpieczne opuszczenie kabiny przez jego podłogę. System ten umożliwia ewakuację podczas lotów na pułapie niższym niż 152 metry. Dlatego zrezygnowano z tego rozwiązania.
Następnym fotelem był wystrzeliwany do góry Lockheed C-2, zdolny do uratowania pilota na pułapie 0 przy prędkościach większych niż 170 km na godzinę. Seryjne wersje eksportowe do innych krajów wyposażono w znacznie nowocześniejsze fotele Martin Baker klasy 00, umożliwiające ewakuację nawet przy zerowej prędkości i pułapie. Podstawowym uzbrojeniem strzeleckim maszyny było działko z systemu Gatlinga M61 Vulcan kalibru 20 mm i olbrzymiej szybkostrzelności 6000 pocisków na minutę. Działko było zamontowane w dolnej części kadłuba, po lewej stronie i zasilane z bębna zainstalowanego za kabiną pilota i zawierającego 725 pocisków. W wersjach dwumiejscowych działko nie było tak samo jak w rozpoznawczych F-104, a zamiast bębna amunicyjnego zainstalowano dodatkowy zbiornik paliwa. Na końcach skrzydeł znajdowały się dwa węzły do podwieszania pocisków rakietowych AIM-9 Sidewinder lub zbiorników paliwa. W późniejszych wersjach maszyny dodano jeden centralny węzeł podkadłubowy i dwa podskrzydłowe umożliwiające podwieszenie bomb, zasobników z niekierowanymi pociskami rakietowymi, bomby atomowej lub zbiorników z paliwem. Na węźle podkadłubowym można było również zainstalować doprowadnicę wyrzutni pocisków AIM-9 Sidewinder o nazwie Katamaran. Co do wersji rozwojowych mieliśmy IF-104A, który był pierwszym prototypem Starfightera. Później mieliśmy wersję A, B, C, D i G, kanadyjską wersję CF-104 i wersję S, J oraz niemiecką wersję G Zela, która miała system pionowego startu. Jeśli chcielibyście posłuchać coś o służbie tych samolotów lub chcecie materiał rozwijający wszystkie warianty Starfightera, to zapraszam do komentowania. I niestety to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Ja Was jeszcze zapraszam na istniejącego Discorda, do którego macie link w opisie. Jeśli chcecie zobaczyć materiał o czymś konkretnym lub to zapraszam do podzielenia się w komentarzach. Pozdrawiam.